taka zdarzyła się mała pomyłka, podobna do tego, co miało miejsce w Pucharze Polski. Jastrzębie miało podobny problem, po prostu ustawienie zostało nieprawidłowo wpisane i trochę mieliśmy kłopoty z ustawieniem. Na szczęście szybko się otrząsnęliśmy po tym błędzie i już czwarty set był po naszej myśli. Tak jak cały mecz, myślę, pod nasze dyktando. To był nasz cel, żeby tak trochę sprowokować wszystkich i no, najbardziej zaskoczeni byli zawodnicy, także to są profesjonaliści i się zachowali bardzo godnie. Tylko możemy żałować, że nie udało się wywieźć stąd punktów, bo szanse na to były. Ten trzeci set troszeczkę podarowany przez zespół z Bydgoszczy ze względu na pomyłki w ustawieniu i naprawdę ciężko się gra w takich warunkach. Tutaj udało się to wykorzystać, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć jasno, byliśmy dzisiaj słabszym zespołem i Bydgoszcz zasłużenie zdobywa 3 punkty. To tak nie powinno być, tak się zdarzyło, w związku z tym zawodnicy naprawdę pokazali tu wielką klasę, natomiast wróciliśmy w połowie seta do normalnego ustawienia. Szkiczka w tym trzecim secie, nie wiem co oni tam pomyliły im się ustawienia, ciężko im było nadrobić, no wykorzystaliśmy to. Nie zagraliśmy dobrego meczu, oni też nie na pewno, to był... No nie wiem, jak to wyglądało z boku za bardzo, ale nie był to mecz na wysokim poziomie, duża ilość błędów. Po prostu okazali się troszeczkę lepsi, troszeczkę mniej tych błędów robili i dlatego wygrali. No. A pierwsze 2 sety tak naprawdę była ciągle walka punkt za punkt. No. I tam drobne szczegóły przeważyły na korzyść Łuczniczki. No, trener Makowski miał okazję posprawdzać swoich zawodników na innych pozycjach, ale nie, tak całkiem serio, zdarza się, to są emocje podczas meczu i po prostu źle wpisali ustawienie, no, tak bywa, czym pomogli nam, odnieśliśmy zwycięstwo w trzecim secie i myśleliśmy, że po wygraniu trzeciego seta, że się napędzimy, że ta gra nasza pójdzie do przodu, no niestety tak się nie stało. Rywal nam odskoczył na 6-7 punktów i już ciężko nam się grało do końca spotkania. Myślę, że od jakiegoś czasu gramy naprawdę niezłą siatkówkę, ale pogrążają nas te takie proste błędy. Takie naprawdę proste abecadło siatkówki i nad tym musimy pracować, to musimy wyeliminować. Bo i zarówno w przyjęciu, jak i w ataku gramy na przyzwoitym poziomie i musimy to utrzymać, a wyeliminować to, co nie powinno się nam przytrafiać tak naprawdę. Szkoda, przyjeżdżaliśmy tutaj podbudowani zwycięstwem nad Jastrzębskim Węglem i na pewno była dzisiaj duża szansa na to, żeby wywieźć jakieś punkty, a nawet i zwycięstwo. No niestety, było to uwarunkowane tym, że to my musieliśmy lepiej zagrać. No niestety, w tych kluczowych momentach popełniliśmy zbyt dużo błędów, szczególnie na zagrywce. Później nie robiliśmy żadnej krzywdy w tym elemencie przeciwnikowi. Przeciwnik dobrze przyjmował i ciężko nam się dzisiaj grało. Po drugiej stronie są tacy zawodnicy jak Michał Rucza, który, no wiadomo, słynął z tego, że nie są takimi zawodnikami, którzy atomowe ataki wykonują, tylko grają bardzo technicznie. Czy tak samo u nas Sergiej Kapelusz, to samo, to inny styl gry po prostu. Tutaj, no, okazali się technicznie troszeczkę lepsi może, ale no, nie było źle, no, nie było tragedii aż takiej. Z punktów jestem zadowolony i powiem tak, że nawet z gry w ostatnim secie bardzo jestem zadowolony, bo graliśmy to, na co no, długo pracujemy i myślę, że mamy teraz tydzień czasu na to, żeby spokojnie potrenować i będziemy starali się utrzymać ten poziom gry z czwartego seta. Próbujemy wprowadzić jakieś małe cieszynki po wygranych meczach, bo myślę, że trzeba się cieszyć z każdego zwycięstwa.